ostatnio skandal był w twoim wykonaniu. I to ogromny skandal. Jak ja to czytałem o tym w mediach, to myślałem, że to jest koniec świata. Co ty słuchaj, no to okres, powiedzmy, ogórkowy. Ja za to przeprosiłem. To nie było nie, profesjonalne. Nie chcę gadać, mówię to, o tym tylko dlatego, że... Trochę jest to śmieszne. To jest śmieszne, bo ja grałem wiele koncertów. To jest koncert rockowy. Oczywiście należy być w dobrej kondycji. Ja byłem w średniej. Nie byłem w jakiejś, że jakaś zwałka czy coś takiego. To bzdura kompletna. Zagrałem jeszcze bis, zagrałem normalny koncert. Jedni ludzie to odbierali tak, inni owak. Trafiłem źle, ponieważ gdzieś tam ktoś przekazał, tu jakiś burmistrz taki, że nie zapłacą pieniędzy, jakieś takie rzeczy. Przyznaję się do tego, to była moja wina, więcej tego nie zrobię. Natomiast skala interesowania się od incydentem jakimś na koncercie w stosunku do tego, co się naprawdę wśród ludzi dzieje, co się dzieje na świecie i co się dzieje w Polsce, jest niebywała. Mało tego, wchodzę sobie czasami, zastanawiam się nad tym, że na przykład podaję gdzieś na Facebooku, na przykład podaję informację, że wydaję nową płytę, albo fajną piosenkę, albo zrobiłem coś dobrego, jakąś fajną rzecz, znakomitą, albo no, jakieś dobra wiadomość, innymi słowy, dobra wiadomość. Czyta to 8 tysięcy ludzi, przejrzy, fani, ktoś tam. Podrapię się za przeproszeniem po tyłku, czyta to 200 tysięcy ludzi. I mówię, o co chodzi? Czy żyjemy w społeczeństwie, które potrzebuje krwi i złości, i brzydkich rzeczy, nienawiści, nieudanych rzeczy? Ludzie kochają ludzi, którym się nie udaje. Nie kochają przypadek Lewandowskiego, którym się udaje, więc jest po prostu hejtowany, wyzywany i od najgorszych ludzi. Im lepiej, ludzi, tym gorzej. Ale powiedział mi ostatnio pewien facet, że mówi, słuchaj, to jest starożytny Rzym. W Rzymie był teatr. Mędrcy rzymscy wchodzili do teatrów, który składał się z 60 czy tam 80 krzeseł. Oni byli mądrzy i oglądali teatr. A co się zrobiło? No wybudowano Koloseum dla tłuszczy.